Pani Marszałek, Wysoka Izbo, przepraszam bardzo za zmianę obyczajów i standardu, że stanowisko rządu jest prezentowane dopiero po wysłuchaniu stanowisk klubów i pytań. Natomiast wydaje mi się, że odpowiedzi na pytania i odpowiedzi na wystąpienia klubu są czymś innym niż stanowisko rządu. W związku z tym, żeby Państwo mieli też i jasność, i możliwość odnoszenia się do jednego i drugiego, a później ja również pozwolę sobie na taką propozycję dla Państwa. I też bardzo przepraszam, to w moim wypadku jest rzadkością, będę odczytywać to stanowisko właśnie z szacunku, że jest to stanowisko rządowe, a nie prezentacja stanowiska tylko i wyłącznie pojedynczej osoby. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty dotyczy zmiany treści artykułu 12 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Zgodnie z obecnym brzmieniem ustęp 1 wymienionego artykułu naukę religii organizuje się w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach na życzenie rodziców. W publicznych szkołach ponadgimnazjalnych na życzenie bądź rodziców, bądź uczniów po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują samodzielnie uczniowie. Warunki i sposób organizowania nauki religii i etyki w publicznych przedszkolach i szkołach określa wydany na podstawie upoważnienia zawartego w artykule 12 ustęp 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Zaproponowana w projekcie obywatelskim zmiana treści ustępu 1 w artykule 12 ustawy o systemie oświaty polega na przyznaniu prawa do decydowania o udziale w nauce religii w szkołach ponadgimnazjalnych wyłącznie uczniom z pominięciem praw rodziców oraz wprowadzeniu zakazu finansowania organizacji nauki religii w szkołach publicznych ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Natomiast zmiana w ustępie 2 wymienionego artykułu polega na uzupełnieniu treści zawartego w tym przepisie upoważnienia do wydania rozporządzenia określającego warunki i sposób wykonania przez szkoły zadań związanych z organizowaniem nauki religii o określenie sposobu rozliczania i pokrycia kosztów z tym związanych. W uzasadnieniu projektu przywołano artykuł 12 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 roku. Według autorów projektu w wymienionym postanowieniu Konkordatu Rzeczypospolita Polska zobowiązała się do organizowania lekcji religii w szkołach i nie powinna ich jednak finansować w imię zasady światopoglądowej bezstronności wynikającej z artykułu 25 ustęp 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Autorzy projektu nie uwzględnili faktu, że przepisy artykułu 12 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty są podstawą organizowania na życzenie rodziców nauki religii wielu wyznań chrześcijańskich oraz religii niechrześcijańskich, których nie dotyczą przepisy konkordatowe. Zatem projektowany zakaz finansowania zajęć z religii organizowanych w szkołach i grupach międzyszkolnych dotyczyłby wszystkich kościołów i innych związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej uczących obecnie w liczbie około 30 lub planujących w przyszłości zorganizowanie takich zajęć. Odnosząc się do proponowanego w projekcie zakazu finansowania zajęć religii ze środków publicznych, należy stwierdzić, że wprowadzenie zasady finansowania tych zajęć przez kościoły lub inne związki wyznaniowe, czyli praktycznie przez rodziców, którzy są członkami tych wspólnot religijnych, naruszałoby dwie zasady konstytucyjne. Zasadę wolności religii oraz zasadę bezpłatności nauki. W świetle artykułu 53 ustęp 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nauczanie religii stanowi immanentny składnik zagwarantowanej w ustawie zasadniczej wolności religii. Dopełnieniem tej zasady jest regulacja zawarta w artykule 53 ustęp 4 Konstytucji określająca, że religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.
Gwarancja wolności religii jest bezwarunkowa w tym znaczeniu, że państwo nie może wprowadzać pozakonstytucyjnych warunków korzystania z jej form wskazanych w artykule 53 ust. 2 Konstytucji, które stanowiłyby ograniczenie tej wolności, na przykład wprowadzić odpłatność za uczestniczenie w nauczaniu religii organizowanej w szkole publicznej. W związku z regulacją zawartą w artykule 53 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej należy wskazać również jej artykuł 70 ust. 2, który ustanawia zasadę bezpłatności nauczania w szkołach publicznych, dopuszczając tylko jeden wyjątek od niej, a mianowicie dopuszczając ustalenie w ustawie zwykłej możliwości pobierania odpłatności za świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe. Trzeba też zaznaczyć, że nauczyciele w publicznych przedszkolach i szkołach zatrudniani są na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela. Osoba prowadząca lekcje religii, bez względu na to, czy jest osobą duchowną czy świecką, jest nauczycielem tego przedszkola lub szkoły. W związku z powyższym nauczyciel religii pozostaje w stosunku pracy z jednostką, przedszkola lub szkoła, która go zatrudnia. Zgodnie z definicją stosunku pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Nie jest możliwe świadczenie pracy przez pracownika bez ekwiwalentu w postaci wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę. W większości krajów europejskich nauczanie religii organizowane w szkole w formule i według zasad wynikających z systemu oświatowego danego państwa jest finansowane ze środków publicznych, z budżetu państwa lub samorządu w zależności od specyfiki ustrojowej poszczególnych państw. Na marginesie dodam, że na 28 państw 24 finansuje lekcje religii, w dodatku w taki sposób, o jakim polski Kościół mógłby sobie pomarzyć. Propozycja autorów projektu ustawy, jestem do dyspozycji silnie komentujących wolontariuszy, dla których wyrażałam swój szacunek i mam nadzieję z wzajemnością, do szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób w poszczególnych krajach europejskich jest ta kwestia rozwiązana. Propozycja autorów projektów ustawy dotycząca organizowania lekcji religii i etyki w szkołach ponadgimnazjalnych wyłącznie na życzenie rodziców, uzasadniona stwierdzeniem, że są to wystarczająco dojrzali, budzi zastrzeżenia ze względu na istotne naruszenie praw rodziców. W związku z tym należy zauważyć, że przepis artykułu 48 ust. 1 powiązany z artykułem 53 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Przywoływane prawo rodziców nie pozbawia ich dzieci prawa do korzystania z wolności sumienia i wyznania oraz do posiadania własnych przekonań w miarę ich stopnia dojrzałości. Rodzice w wypełnianiu swej funkcji wychowawczej powinni uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także jego wolność sumienia i przekonań, co nie oznacza naruszenia ich praw rodzicielskich. Regulacja zawarta w artykule 12 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty służy tworzeniu prawidłowych relacji w rodzinie, stwarzając pole dialogu i poszerzając możliwości współuczestniczenia dziecka w podejmowaniu decyzji w miarę pogłębiania się stopnia jego dojrzałości. Gwarancje konstytucyjne umożliwiające respektowanie praw zarówno rodziców, jak i uczniów przemawiają za negatywną oceną proponowanej zmiany jako nieuprawnionego wprowadzenia ustawowego ograniczenia praw rodziców nieletniego dziecka w kwestiach związanych ze sferą światopoglądowego. Reasumując, rząd wyraża negatywne stanowisko wobec propozycji zmian zawartych w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Z przyjemnością i z ogromną uwagą będę śledziła dyskusję, mając nadzieję na powagę i merytoryczne wystąpienia, służąc i odpowiadając na Państwa pytania. Dziękuję bardzo. Tak więc przystępujemy do dyskusji. Przypominam, że wystąpienia w imieniu klubów to czas 5 minut. I jeszcze raz proszę panią poseł Marzenę Machałek w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Pani Minister, Szanowni Przedstawiciele Wnioskodawców. Istotą, celem omawianego dziś projektu jest zniesienie finansowania ze środków publicznych przez Państwo nauczania religii w szkołach. Warto zaznaczyć, że organizatorzy akcji zbierania podpisów pod tym projektem, domagającym się właśnie zaprzestania finansowania religii z budżetu państwa,
sami chętnie korzystają z dotacji państwowych. W 2013 roku czasopismo Liberté, z którym związany jest pełnomocnik tzw. świeckiej szkoły, te czasopismo zasilono kwotą 70 tysięcy, a w 2015 roku kwotą 53 tysięcy. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister, Szanowni Przedstawiciele Wnioskodawców. Przypomnę, już o tym dzisiaj mówiono, że gwarancje bezpłatnego nauczania religii wynikają zarówno z Konstytucji, jak i umowy międzynarodowej, jaką jest Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. Są one również zapisane w ustawie o systemie oświaty. Szczegółowe uregulowania znajdują się w rozporządzeniach wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej. Można by na tym skończyć, uznając, że przedstawiony projekt jest niezgodny z polskim porządkiem prawnym. Potwierdza to dobitnie opinia prokuratora generalnego, w której czytamy, że nauczanie religii stanowi immanentny składnik zagwarantowanej w ustawie zasadniczej wolności religii i należy przyjąć, że zniesienie finansowania przez państwo nauki religii w szkołach stanowiłoby naruszenie konstytucji. Warto jednak sprawdzić, jak się sprawy mają z nauczaniem religii w państwach Unii Europejskiej. I tak w 24 krajach z 28 krajów Unii Europejskiej religia jest nauczana w szkołach publicznych. W 9 krajach udział w lekcjach religii jest obowiązkowy, w 15 dobrowolny. Nawet w laickiej Francji, na terenie 2 departamentów, Alzacji i Lotaryngii, nauczanie religii jest obecne w publicznych szkołach. We wszystkich krajach Unii Europejskiej, gdzie nauczanie religii jest obecne w państwowym systemie edukacji, zarówno dobrowolne, jak i obowiązkowe, jest ono finansowane ze środków publicznych. Jest to zatem normalna, akceptowana zasada demokratycznego państwa prawa, w którym to państwo gwarantuje rodzicom edukację ich dzieci zgodnie z wyznawanymi przez nich wartościami. Ale jest jeszcze jeden, naszym zdaniem najistotniejszy aspekt dzisiejszej dyskusji nad rolą nauczania religii w szkołach, bo nikt nie ma wątpliwości, że uderzenie w finansowanie religii to jest tak naprawdę uderzenie w religię. To edukacja, w której wychowanie do wartości powinno być fundamentem budowania wspólnoty narodowej. Wspólnoty, która w naszej ojczyźnie istnieje w oparciu o spójność narodową, kulturową i religijną. I nie są to przebrzmiałe, patetyczne treści. Dziś, kiedy widzimy, co dzieje się w Europie, na przykład we Francji czy ostatnio w Niemczech, to treści te są szczególnie aktualne i żywotne. Miksowanie na siłę kultur i religii skończyło się tam tragicznie. Bycie wspólnotą narodową, kulturową i religijną daje osłonę. Jest swoistą tarczą bezpieczeństwa, ale też nakłada zobowiązania na każdego człowieka we wspólnocie, by przestrzegał praw i zasad tej wspólnoty. Ten projekt, stwierdzam to z przykrością, uderza w to, co stanowi fundament naszego bezpieczeństwa wynikającego z poczucia naszej wspólnoty narodowej. Strzeżmy tych wartości, które zapewniają nam bezpieczeństwo. Podkreślę jeszcze raz, tarczą bezpieczeństwa w każdym wymiarze jest wspólnota oparta na tożsamości narodowej, kulturowej, religijnej. W ostatnich latach wprost lub podstępnie pod płaszczykiem szczytnych haseł próbuje się naszą wspólnotę rozmontowywać, podcinając korzenie, lansując bądź wprowadzając, obficie finansując ideologie uderzające w tradycje, rodzinę i religię. To nie może się skończyć dobrze. Są na to smutne przykłady. Nie ma na to naszej zgody. Apeluję do tych, którzy będą forsować ten szkodliwy projekt uderzający w naszą wspólnotę narodową, którą zawdzięczamy pielęgnowaniu naszej kultury opartej na jednorodności religijnej, zastanówcie się, do czego to prowadzi. I ostatnie zdania. Ujmę to tak. Uderzanie w religię jest nieracjonalne. Koszt zbyt duży. Ostatni rok na to dał wiele dowodów. Niech dotrze do waszej, do świadomości fakt, że brnąc w odmęty nadpoprawności politycznej bierzecie odpowiedzialność za niebezpieczne przesuwanie wszelkich granic. Tam, gdzie się to
Gdzie to nastąpiło, skutki bywają tragiczne. Nie daj Boże, by do Polski to dotarło. Będziemy głosować za odrzuceniem tego projektu. Przekazuję stosowny wniosek pani. Tutaj nie trzeba, ale wystarczy zgłosić. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie. Ja proszę o państwa zgromadzonych na widowni o spokój na sali sejmowej. W związku z tym przechodzimy.